program, mimo że poprawiony, on cały czas ma te swoje wady strukturalne, które w zasadzie no, były, te błędy były poczynione od samego zarania. No, pierwsza podstawowa, no, on jednak wspiera w znacznym mierze deweloperów, no bo wykluczenie rynku wtórnego, no to jest wspieranie de facto deweloperów. No deweloperzy no bardzo dobrze sobie radzą i nie ma powodu wspierać tej grupy społecznej. Po drugie, on jest bardziej ukierunkowany na tego średniego nabywcę drogiego mieszkania deweloperskiego. W związku z tym nabywcy to są single. Single zamożni. No jest to pytanie, czy my chcemy akurat z publicznych pieniędzy wspierać tą grupę społeczną. Potrzeby są gdzie indziej. No teraz teoretycznie po tych zmianach ma być bardziej prorodzinnie i jest już poszerzenie na rynek wtórny, czyli już nie tylko deweloperzy. No tak jak powiedziałem, jest to oczywiście pewien krok. Natomiast dalej ten rynek wtórny to jest 10%, chyba minus 10%, tak? No więc nie wiem, jakie jest uzasadnienie tego, tak? No jak uzasadnić, że tak powiem to, że ten deweloper ma mieć dalej tą 10% premię w relacji do, powiedzmy, tego sprzedawcy zwykłego mieszkania, tak? I ten, kto kupuje mieszkanie od dewelopera, będzie miał 10% więcej, wyższą dotację ze środków publicznych. No, mieszkanie droższe od dewelopera. No, weszliśmy w tej chwili tak trochę w okres nieciągłości. Mamy niskie stopy procentowe, mamy wybory parlamentarne i różne zawirowania związane z kredytami, z bankami. No i w związku z tym te takie, bym powiedział, proste mechanizmy, które pozwalały dokonywać pewnej prognozy na podstawie ekstrapolowania tych pewnych podstawowych zasad ekonomicznych, które funkcjonują na tym rynku czy na tych rynkach, no one się krótkookresowo łamią. Jeżeli Polska będzie się rozwijała, tak sądzę, no to te ceny mieszkań będą rosły, ale będą rosły powoli. Kilka procent, tak jak rośnie realne PKB, tak jak rosną płace.